Rozdział 12. Odkrywanie istotnych wartości. Życie jest pełne dialogów, które kształtują naszą percepcję świata i samych siebie. Czasem zbaczamy na drogę błędnych przekonań, jak miało to miejsce w rozmowie między Godrą a Adamem. Jednakże, gdy zdajemy sobie sprawę z błędów, stajemy przed szansą ewolucji i autentycznego odkrywania wartości. Przełom następuje, gdy zaczynamy zastanawiać się nad konsekwencjami naszych działań. Wartości, które wyznajemy, kształtują naszą moralność i wpływają na nasze codzienne interakcje. Choć czasem kroczymy ścieżką wygodnictwa, jak to opowiada Adam, to zdolność refleksji pozwala nam zrozumieć, że taki sposób myślenia jest przestarzały i szkodliwy. W dzisiejszym świecie pełnym różnorodnych przekonań i norm społecznych istnieje wyzwanie w odrzuceniu szkodliwych idei na rzecz uczciwości. Budowanie trwałych więzi opartych na wzajemnym szacunku staje się celem, który warto dążyć do osiągnięcia. Wartości te nie tylko kształtują nas jako jednostki, ale stanowią fundamenty zdrowego społeczeństwa. Bez nich istnieje ryzyko dezintegracji i chaosu. Dlatego istotne jest, abyśmy jako społeczeństwo, ale także jako jednostki, dążyli do utrzymania wartości, które promują dobro, sprawiedliwość i wzajemną solidarność. W końcu, życie to nieustanne odkrywanie, zrozumienie i pielęgnowanie istotnych wartości, które nadają sens naszym wyborom i działaniom. To właśnie te wartości definiują naszą tożsamość i wpływają na sposób, w jaki tworzymy relacje z innymi. Odkrywanie ich głębszego sensu jest nie tylko wyzwaniem, ale również fundamentalnym elementem naszej drogi ku autentycznemu spełnieniu. Rozdział 13. Harmonia solo ambient i magia muzycznej konwersacji. Jednakże, gdy dwóch muzyków wchodzi w interakcję, tworząc improwizację, narodzi się coś więcej niż sama melodia. To moment, w którym muzyka staje się rozmową, gdzie dźwięki komunikują się ze sobą, tworząc wspólną historię. To jak dialog, w którym każdy dźwięk jest odpowiedzią na poprzedni, tworząc bogactwo znaczeń, które niełatwo uchwycić. Podobnie jak w życiu, gdzie solo możemy doświadczać samotności, improwizacja muzyczna ukazuje siłę relacji i współdziałania. To nie tylko rozważanie własnych uczuć, ale także słuchanie i reagowanie na to, co przynosi partner. W muzyce improwizowanej, podobnie jak w dialogu, ważne jest zrozumienie, równowaga i otwartość na nowe pomysły. Wartościowe są zarówno momenty samotności, jak i te, gdzie współtworzymy z innymi. Solo ambient i muzyczna konwersacja stanowią dwie strony tego samego medalu muzycznego doświadczenia. Odkrycie równowagi między samotnością a interakcją jest jak znalezienie harmonii w życiu, gdzie jednostka jest ważna, ale także istnieje magiczna siła wspólnej kreacji. W dzisiejszym zabieganym świecie warto odnaleźć czas na solo ambient, aby zanurzyć się w własnych myślach i uczuciach. Jednak nie zapominajmy o wartościach płynących z muzycznej konwersacji, gdzie improwizacja staje się mostem między jednostką a wspólnotą, tworząc niezapomnianą melodię życia. Rozdział 14. Wzmacniacze gitarowe, elektryczne serce dźwięku. Wzmacniacze gitarowe to urządzenia elektryczne, które służą do wzmacniania sygnału generowanego przez gitarę elektryczną. Składają się z kilku głównych elementów. Przedwzmacniacza, stopnia mocy, tony staku, układu kontrolującego bas, średnie tony i wysokie tony oraz głośnika. Te składniki współpracują, aby nadać brzmieniu gitary elektrycznej charakterystyczne cechy, które słyszymy na scenie lub w studiu nagraniowym. Dlaczego wzmacniacze gitarowe są niezbędne? 1. Wzmacnianie dźwięku. Gitary elektryczne generują sygnał elektryczny, który jest zbyt cichy, aby być słyszalnym bezpośrednio. Wzmacniacz zwiększa tę moc, umożliwiając gitarzyście głośne i wyraźne granie. 2. Kształtowanie brzmienia. Wzmacniacze posiadają różne ustawienia, takie jak equalizer, który pozwala na kształtowanie tonu dźwięku. To pozwala gitarzyście dostosować brzmienie do swoich preferencji. Efekty dźwiękowe. Wzmacniacze często posiadają efekty dźwiękowe, takie jak pogłos czy przester, które dodają charakterystyczne brzmienie do gitary. 3. Scena i nagrania. Wzmacniacze są kluczowe zarówno na scenie, gdzie gitarzyści muszą być słyszalni przez publiczność, jak i w studiu, gdzie ich brzmienie jest rejestrowane. Istnieje wiele różnych typów wzmacniaczy gitarowych, obejmujących zarówno tradycyjne lampowe wzmacniacze, jak i nowoczesne wzmacniacze tranzystorowe.
każdy z tych rodzajów ma swoje unikalne cechy brzmieniowe, co pozwala gitarzystom wybierać sprzęt zgodnie z własnym stylem muzycznym. Wzmacniacze gitarowe to nie tylko urządzenia elektroniczne, ale wręcz elektryczne serce dźwięku dla wielu gitarzystów. To przez nie gitary elektryczne nabierają mocy, wyrazistości i charakterystycznego brzmienia, które definiuje wiele gatunków muzycznych.